Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Podstawowe wiadomości o chorobach zwierząt i lekach. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zachowanie to pierwszy objaw, jaki może zawiadomić właściciela o chorobie jego zwierzęcia. W chorobach układu nerwowego mogą pojawić się objawy ogólne, mózgowe oraz objawy miejscowe, pozamózgowe. Objawy mózgowe przebiegają z zaburzeniami świadomości, zaburzeniami pracy nerwów czaszkowych, np. oczopląs, zaburzenia równowagi i czucia. Do najważniejszych objawów pozamózgowych należą porażenia i niedowłady. Objawy pozamózgowe dotyczą zmian w rdzeniu kręgowym i nerwach obwodowych. Zaburzenia świadomości u zwierząt mogą powodować zmiany ograniczone w mózgu lub choroby metaboliczne, zmiany czynnościowe. Zaburzenie świadomości zawsze przebiega z przemodelowaniem wrażliwości na bodźce zewnętrzne przez układ nerwowy. Do zaburzeń świadomości zaliczamy: osowiałość stan niezainteresowania otoczeniem, otępienie, stan nieznacznego ograniczenia świadomości, senność, zamroczenie, stan świadomości, w którym organizm reaguje tylko na bardzo silne bodźce, śpiączka, stan z całkowitym zniesieniem świadomości, zawroty, przemijające zaburzenia świadomości z utratą równowagi, omdlenie, zaburzenia w ukrwieniu mózgu powodujące utratę świadomości, podniecenie, stan hiperaktywności mózgu charakteryzujący się nadmiernym odbieraniem bodźców, Halucynacje – stan, w którym mózg odbiera urojone bodźce. Okulistyczne zmiany w przypadku choroby neurologicznej to oczopląs, rozszerzenie źrenic, zwężenie źrenic, zes, ślepota jedno- i obustronna. Zmiany w obrębie mięśni dotyczą nadpobudliwości mięśni i nerwów obwodowych, niedowładów, bezwładów, porażeń, skurczy, ruchów przymusowych, zdolności wykonywania ruchów biernych i czynnych, oraz zmiennego napięcia mięśniowego. Możliwe jest zwiotczenie i nadmierne napięcie mięśniowe, niezborność ruchowa, ataksja. To zaburzenia koordynacji ruchowej przy zachowanej sile mięśniowej. Ważne dla diagnostyki są odruchy skórne, odruch kłębowy u koni, odruch podeszwowy u psów, odruch wymieniowy u krów. Odruch rogówkowy i odruch spojówkowy wywołują zamknięcie powiek. Mogą wystąpić zaburzenia w odruchu połykania. Do odruchów głębokich zaliczamy odruch kolanowo odruch ścięgna Achillesa, odruch mięśnia piszczelowego przedniego, odruch nadgarstkowy. Do najważniejszych zaburzeń czucia zaliczamy przeczulice, wynika z podrażnienia zakończeń nerwowych lub ich wzmożonej aktywności na skutek procesu chorobowego, obniżenie czucia, zmniejszona pobudliwość receptorów na bodźce zewnętrzne. Parestezję, czucie zmienione, odczuwanie bólu i zmian w miejscu nieuszkodzonym. W związku z paraplegią może pojawić się nieuzasadniony świąt skóry, nerwobóle, mrowienia. Czucie zniesione, spowodowane brakiem pobudliwości tkanki nerwowej na skutek urazu, przerwania ciągłości nerwu, wylewu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.